Tomasz Waślewski, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na środę i na kolejne dni. W tych prognozach nadal jest bardzo dużo słońca i pogodnego nieba, bo niezmiennie nad Europą Środkową będzie wyż, ten sam, który teraz zapewnia nam słoneczną aurę. No i z powodu tego wyżu chmur prawie nie będzie, za to pogodnego nieba i ciepłego powietrza ma być bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o temperaturę, to najwyższa w środę będzie na zachodzie Polski. Aż 28 stopni prognozują synoptycy dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. 27 stopni będzie w Poznaniu i we Wrocławiu, 26 ma być tutaj, czyli w Warszawie oraz w Łodzi, a 24 stopnie będą w Rzeszowie, na Podkarpaciu i na Wybrzeżu Gdańskim. Wiatr słaby, a ciśnienie stabilne. W stolicy na barometrach 1011 hektopaskali. Właśnie takie stabilne ciśnienie i taka pogoda słoneczna i spokojna dobrze wpływają na nasze samopoczucie. To znaczy biometr w całej Polsce będzie dobry. I tak ma być przez wiele następnych dni. No i zobaczmy właśnie, jak zapowiadają się te kolejne dni. Otóż tak, w czwartek wszędzie pogodniej bez opadów, czyli ciąg dalszy wyżowej pogody. Temperatura wysoka od 23 stopni w Suwałkach, przez 26 stopni w Warszawie, do 28 w Szczecinie i we Wrocławiu. No i piątkowa mapa też wygląda niezwykle optymistycznie. W całym kraju będzie słonecznie, pogodniej bez opadów. Temperatura w piątek od 25 do 28 stopni, a na weekend synoptycy prognozują jeszcze wyższą temperaturę, sięgającą miejscami nawet 30 stopni.